Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam drewnianą willę z serii Eichhorn od firmy Simba. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy 75 elementów, które posłużą nam do zbudowania domku, a także do umeblowania go, a także 4-osobową rodzinę. Dach naszej willi jest w kolorze jasno-różowym, ale mamy tutaj również kilka elementów w kolorze fioletowym. Są to m.in. kulki, które zabezpieczają śrubki. Z prawej strony narysowany jest uroczy motylek w kolorze fioletowym i w takim samym kolorze są również kolumny, a także balustrady w naszej willi. Składa się ona z dwóch kondygnacji i na każdej z nich mamy po 2 pokoje. Pierwszy pokój, który znajduje się na piętrze, to sypialnia dzieci. Mamy tutaj łóżko, do którego idealnie pasować będzie mała lalka. Po obu stronach ustawiliśmy szafki nocne. W każdej z nich znajdują się ruchome szuflady. Oprócz tego w pokoiku postawiliśmy także półkę na kółkach, a także dodatkową szafkę. W pokoju obok znajduje się sypialnia rodziców. Mamy tutaj łóżko, szafkę nocną z dwoma szufladami, a także dużą szafę. Możemy ją otwierać. W środku znajdują się półki, a poniżej mamy kolejne szufladki. Pod sypialnią rodziców urządziliśmy kuchnię. Znajduje się tutaj narożna szafka, którą oczywiście możemy otwierać. Tuż obok mamy kuchenkę z dwoma palnikami, a także piekarnikiem. Drzwiczki naszego piekarnika są dosyć luźne i często same się otwierają. Nad piekarnikiem mamy także okap. Dodatkowo mamy również szafkę z półkami i szufladami, która na pewno przyda się w kuchni. Jeszcze jedną szafkę mamy tuż po boku. Mamy tutaj otwieraną szafkę. Półeczki, na których ustawić będzie można na przykład przetwory. Z kuchni przejść możemy do jadalni. Mamy tutaj stolik z 4 krzesełkami. Siedziska są w kolorze różowym. Dodatkowo ustawiliśmy tutaj także szafkę z różowym blatem oraz otwieranymi drzwiczkami. Z jadalni przejść możemy do ogrodu. W ogrodzie znajdują się meble, fotele oraz kanapa, a dodatkowo stolik. Przed słońcem ochroni nas markiza, która zawieszona jest tuż nad meblami. Nasza rodzina to 4 drewniane laleczki. Myślę, że ciężko się nimi zachwycić, ale mają one sporo plusów. Po pierwsze, wszystkie mają kolorowe stroje, są one zrobione z bawełny, są dosyć dobrze dopasowane. Dodatkowo włosy wszystkich laleczek zrobione są ze sznurków czy też wełny. Każda laleczka może zginać nogi, a także ręce, gdyż są one zrobione z drucików. Dodatkowy plus laleczek to ich umiejętność samodzielnego stania.